Dziś szary i ponury, za rok zyska nowy blask. Ponad 35-letni budynek przychodni lekarzy rodzinnych w Przytocznej doczekał się gruntownego remontu. Pieniądze wyłożyła gmina i Unia Europejska. Anna Michniuk. Tak teraz wygląda przychodnia lekarska w Przytocznej. Zniszczone schody, rejestracja, która pamięta czasy PRL-u i przestarzały sprzęt. Niedługo wszystko się zmieni. Po kapitalnym remoncie gabinetów lekarskich w Przytocznej na pewno poprawi się komfort leczenia pacjentów, jak i warunki pracy personelu medycznego. Remont był konieczny nie tylko ze względu na estetykę. Gabinety nie spełniały wymogów sanepidu i Narodowego Funduszu Zdrowia. Głównie chodzi o zorganizowanie przy gabinecie ginekologiczno-położniczym dodatkowego pomieszczenia wyposażonego w bidet oraz przeprowadzenie niezbędnych prac remontowych poprawiających funkcjonalność. Do tej pory robotnicy odnowili toalety oraz poczekalnie dla dzieci i dorosłych. Trzy miejscowe artystki wykonały malowidła na ścianach korytarza. Teraz prace trwają w gabinetach lekarskich. Wszyscy mieszkańcy się cieszymy, że cokolwiek jest zrobione w Przytocznej. Nie tylko, że ośrodek czy tam plac zabaw. Remont przychodni będzie kosztował prawie 700 tysięcy złotych. Staramy się pozyskać środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na ten cel. Prace remontowe w przychodni, które potrwają do końca roku, prowadzone są tak, by nie zakłócać obsługi pacjentów. Zwieńczeniem robót będzie iluminacja budynku, zmieniająca się wraz z porami roku. Anna Michniuk, Informacje Lubuskie.